Czas na 382 odcinek tureckiego serialu, Dziedzictwo. Cicek wylewa wodę na telefon Nedima, przez co mężczyzna traci dostęp do nagrań, dzięki którym mógłby zdemaskować Nećmiego i Kanan. Jaman wreszcie odzyskuje przytomność. Ali, mimo oporu i wrogości Duygu, nie odpuszcza. Postanawia, że nauczy ją jeździć na rowerze.

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu, Emanet, streszczenie 382 odcinka serialu, Dziedzictwo, na TVP Cicek wylewa wodę na telefon Nedima. Ten traci dostęp do nagrań, dzięki którym mógłby zdemaskować Nećmiego i Kanan. Zejer czuwa przy nieprzytomnym Jamanie. Rozmawia i nie odstępuje ani na chwilę. Ku jej radości chory odzyskuje przytomność. Dłygu tęskni za matką. Niestety semra nadal nie chce nawet porozmawiać z córką. Ma o mamy wzrokowe i słuchowe. Krytyczny głos matki sprawia, że dłygu odtrąca czułe gesty alego. Mężczyzna jednak nie odpuszcza. Postanawia nauczyć dłygu jazdy na rowerze. Zobacz co się wydarzy w kolejnym odcinku zdjęcia publikujemy w galerii.